Moi drodzy, w ostatnim materiale zajęliśmy się tematem pod kątem kąta ustawienia paneli fotowoltaicznych i tutaj pokazywałem Wam, jak przy pomocy aplikacji PVGIS można sobie mniej więcej przyrównać i określić, jaka będzie produkcja właśnie w zależności pod jakim kątem te panele będą ustawione. I tu wiadomo, że no, jak jest tracker, tak, jest pełny tracking, to wtedy te uzyski będą zdecydowanie najlepsze i najwyższe. Natomiast zupełnie przypadkowo pojawił się artykuł na portalu Gram w Zielone kilka dni temu, do którego właśnie dzisiaj chciałem się odnieść i nawiązać. Bo okazuje się, że nasi zachodni sąsiedzi no właśnie robią takie testy, jak te panele pracują, ale w tym wypadku w pionie, właśnie na pionowych ścianach, na pionowych instalacjach i konstrukcjach. Pamiętacie, myśmy sobie mówili, że żeby postawić w pionie, to muszą być takie spore odległości, prawda, od siebie, tych między rzędami, no bo to zacienienie między rzędami jest wtedy duże i to wpływałoby negatywnie. Natomiast tu właśnie Niemcy robią testy i właśnie przy lotniskach, bo to są takie duże powierzchnie, gdzie można sobie pozwolić na takie testy i badania, jak to będzie działać i pracować. I zobaczcie, co właśnie udało mi się znaleźć w sieci na ten temat. Spójrzcie. Pionowa elektrownia fotowoltaiczna, ile zajmie terenu i ile energii wyprodukuje. To jest artykuł z 8 listopada tego roku, więc no niedawno, kilka dni temu, prawda? Natomiast zobaczcie, samolot leci w okolicach lotniska. Takie właśnie konstrukcje, które zostało napisane, zaraz sami zobaczycie, do 3 metrów wysokości, jak oni to rozplanowali. Zobaczcie, instalacje fotowoltaiczne z panelami ustawionymi pionowo mogą być jedną z odpowiedzi rynku fotowoltaicznego na coraz niższe dochody wytwórców energii z fotowoltaiki w porze południowej. Przy jednym z największych europejskich lotnisk powstaje właśnie największa tego typu pionowa instalacja fotowoltaiczna na świecie. Producenci energii z fotowoltaiki zaczynają się borykać także w Polsce z coraz niższymi cenami energii w godzinach południowych, gdy elektrownie PV produkują najwięcej energii. Z tego względu coraz większego biznesowego sensu nabierają rozwiązania alternatywne w stosunku do budowanych dotychczas instalacji z panelami ustawianymi tradycyjnie w kierunku południowym, produkujących najwięcej energii w południe. Jedna z alternatyw to elektrownie fotowoltaiczne, w których wykorzystywane są dwustronne panele fotowoltaiczne ustawiane pionowo w orientacji wschód-zachód. Ten sposób ustawiania paneli fotowoltaicznych sprawia, że co prawda w południe produkcja energii w ich przypadku spada, jednak jest ona rekompensowana wyższymi uzyskami energii w godzinach porannych i popołudniowych. O tych porach w krajach z dużym udziałem fotowoltaiki w miksie energetycznym giełdowe ceny energii w słoneczne dni stają się coraz korzystniejsze dla właścicieli elektrowni fotowoltaicznych w stosunku do cen w południe, które spadają do niskich, często ujemnych wartości. No widzicie, i to jest właśnie ciekawa rzecz, prawda? Bo mówiliśmy sobie ostatnio, że jeżeli te panele są ustawione w taki sposób, że są na przykład na pionowej ścianie, no to te uzyski będą mniejsze, ale jeżeli to już będzie pionowa ściana w jakimś terenie, czyli znowu na gruncie ustawiona, będą to panele dwustronne, czy bifacjale, czy też w ogóle na dwie strony panele kładzione, prawda? I na wschód, i na zachód, no to tutaj te uzyski mogą być sporo wyższe niż właśnie przy ustawieniu takim poziomym, czy też przy ustawieniu właśnie no, typowo na południe, prawda? Niemniej jednak, no tutaj okres zimowy to jest zupełnie inny temat, bo wtedy wiadomo, że jest ciężko i trudno. Natomiast patrzcie, co robią Niemcy. Po raz kolejny do tego nawiązuję, dlatego że nasi zachodni sąsiedzi mają taką samą szerokość geograficzną jak Polska. Jeżeli u nich to działa, no to dlaczego ma nie działać w Polsce? To jest bardzo istotny element, jeżeli się planuje inwestycje. Oczywiście, no, potężne obszary gruntu są do tego potrzebne, gdybyśmy chcieli w pionie to ustawiać, ale może być to ciekawe. Stąd, z tego też względu, zobaczcie, że coraz modniejsze robią się ogrodzenia fotowoltaiczne, gdzie właśnie inwestorzy sobie stawiają taki płotek z paneli fotowoltaicznych, czy tam na tym ogrodzeniu wieszają te panele, prawda? I on jest często właśnie na wschód-zachód, dzięki czemu ta produkcja jest jeszcze większa w ciągu dnia. Jest to po prostu bardziej ekonomicznie uzasadnione, bardziej opłacalne. No kwestia podejścia, ile kto chce energii, oczywiście można się bawić, można mieć część na południe, część na wschód, część na zachód. Natomiast no wiecie, że problemy w sieci z napięciem, problemy w netbillingu, które są obecnie, no to wygląda to tak, jak wygląda.
i generalnie ceny za odsprzedaż energii są bardzo mizerne, więc każdy stara się jak najwięcej tej energii mieć w autokonsumpcji, a jeżeli jest nadmiar, to ją sprzedać. Natomiast no, musi być jej nadmiar, żeby było co sprzedać. W związku z czym, no, jeżeli będzie takie ustawienie, że wschód i zachód, no to faktycznie ta krzywa zdecydowanie się zmieni i ta produkcja będzie sporo wyższa. Lećmy sobie dalej. Elektrownia fotowoltaiczna wzdłuż pasa startowego. Zobaczcie, że tutaj, może nie będę tego całego czytał, bo to nie o to chodzi. Natomiast zobaczcie, co oni planują, że już wybudowali jakieś tam testowe instalacje. Natomiast tam 30 kWp wcześniej, prawda? A teraz planują osiągnięcie mocy 17,4 MWp właśnie w takiej wielkoskalowej elektrowni, prawda, pionowej. No i to jest bardzo ciekawe, tak? Że właśnie oni się nie boją nawet tak wykonywać instalacji, bo okazuje się na podstawie tych testów, które przeprowadzili wcześniej, że już właśnie no, te uzyski były dosyć ciekawe i zdecydowanie lepsze pod kątem właśnie jakby zarobkowym, że tak powiem, tak? Czy uzysku energii w stosunku do właśnie instalacji, które są ustawione typowo gdzieś na dachu czy na gruncie, ale w kierunku południowym. No zobaczcie, ile energii wyprodukują pionowe panele fotowoltaiczne? Co nam ta firma tutaj pokazała? Z dotychczasowych doświadczeń niemieckiej firmy wynika, że instalacja fotowoltaiczna złożona z modułów ustawionych w pionie w skali roku wytworzy około 1100 do 1200 kWh na 1 kWp. Czyli to jest więcej, między 5 a 10% od tego, co ustawiają na południe. To jest bardzo, bardzo ciekawa kwestia, prawda? Bo do tej pory wszyscy uważali, że jak będzie na południe, no to będzie najlepiej. A tu się okazuje, że jednak ten pion, czyli ten wschód-zachód, wcale nie jest taki zły. Pytanie, co będzie dalej, tak? Bo to wszystko wychodzi jakby, zobaczcie, zmierzamy cały czas w kierunku tym, że optymalne ustawienie jest najlepsze. Tylko pytanie, co to jest to optymalne ustawienie? No bo jeżeli macie panele stałopozycyjne, to nie ma optymalnego ustawienia. On zawsze będzie gdzieś jakiś mniej lub bardziej uniwersalny, w zależności od danej pory roku, od tego, czy jest słońce, czy jest pochmurny dzień i tak dalej. Dlatego właśnie znowu się okazuje, że tracker, mimo że on będzie kosztował i będzie tutaj jakiś tam pochłaniał jakiś kapitał na starcie, no to jednak przez cały okres swojego działania zdecydowanie poprawi uzyski, no bo te panele zawsze się ustawiają do najlepszej możliwej jakby orientacji, tak? Do najlepszego kąta i to będzie powodowało, że właśnie z automatu tej energii będzie zdecydowanie najwięcej spośród wszelkich instalacji czy sposobów jakby montażu tych paneli, prawda? Ja Wam powiem teraz, bo to też taki tutaj ciekawy był rysunek załączony i chciałem, żebyście sobie go zobaczyli i teraz porównali, jakie są uzyski właśnie przy tego typu ustawieniu wschód-zachód, a jakie są przy typowym ustawieniu paneli na południe. Spójrzcie, tutaj mamy taki wykres właśnie zielony i to jest typowo właśnie to ustawienie wschód-zachód tych paneli, czyli już rano się ta produkcja zaczyna, powiedzmy tam trochę po 4 rano, tam 4:15, to mówimy oczywiście o okresie letnim, prawda? Rośnie, rośnie, rośnie do mniej więcej godziny 8 rano, po czym no, słońce już bardziej jest na południe, tak? Więc wtedy zaczyna spadać ten uzysk i spada nam tutaj dosyć mocno. W południe jest to najniższy punkt, w odróżnieniu od instalacji takiej skierowanej typowo na południe. Zobaczcie, bo tu jest ona najwyższa, prawda? A później słońce przychodzi już na zachód i znowu mamy wzrost produkcji aż do godziny, prawda, tam 17, 18, gdzie zaczyna się już spadek, podobnie jak i przy południu. Więc tu w środku mamy taką średnią utworzoną, prawda, tą linią przerywaną i widać mniej więcej, jakby nałożyć takie dwie instalacje na siebie, czyli niejako, no bo powiedzmy, że ktoś ma i wschód-zachód, i południe, to widzicie, jaka będzie produkcja, prawda, z tej instalacji. Natomiast gdyby to był tracker, to ta krzywa by się zaczęła tutaj właśnie, jak ta zielona, mniej więcej, po czym w tym punkcie, to jest ten punkt z godziny 10 wtedy i ona sobie już tutaj leci równiutko. O, to odzyskujemy również, tak? Ta krzywa nam tutaj dochodzi do maksymalnego punktu w południe, po czym zaczyna spadać również tutaj i tu już się zaczyna znowu o tej godzinie 17 łączyć z zachodem, prawda? I to jest tracker. Czyli na trackerze jeszcze więcej tej energii możemy uzyskać niż właśnie przy takim ustawieniu. I to jest właśnie jakby odzwierciedlenie tego, jak to faktycznie działa, jak może działać i jak optymalizować ustawienie zarówno dla danej pory roku, jak i dla danego
dla danej miejscowości, jakby dla danego sposobu ustawiania tych paneli, prawda, żeby było tej energii jak najwięcej. Wracamy do artykułu. Teraz zobaczcie, bo oni również policzyli, ile paneli fotowoltaicznych zmieści się na jednym hektarze. Ustawione pionowo moduły fotowoltaiczne sprawiają, że ich poszczególne rzędy muszą być rozmieszczone w większych odległościach, aby wzajemnie się nie zacieniały. Pamiętacie, jak o tym mówiliśmy, prawda? Że właśnie te dystanse w tym momencie muszą być spore, czyli tracimy miejsce, tracimy powierzchnię. No ale jest coś za coś. Więc kto wie, czy na przykład optymalnym rozwiązaniem nie byłoby postawienie w pionie takich ścian, paneli z dużą odległością, ale w poziomie pomiędzy nimi nisko ustawienie paneli właśnie na południe. Czyli wtedy mielibyśmy niejako takie uzrobione, prawda? I ściany pionowe działają wschód-zachód, dwustronnie, a te panele, które są pod nimi, będą na południe. I wtedy mielibyśmy też bardzo ładną taką krzywą, prawda, utworzoną, jeżeli chodzi o produkcję, no to znowu się zacznie, prawda, tak? A tu się właśnie zagnie lekko i potem w dół. No, kwestia, jak do tego podejdziemy, ale myślę, że warto ten temat niejako zgłębić. Z tych informacji, które oni przekazali, no wynika, że właśnie przy instalacji złożonej z pionowych konstrukcji o wysokości 3 metrów, rozstawionych w odległości co 10 metrów od siebie, te rzędy, tak? Na jednym hektarze można osiągnąć moc fotowoltaiki 420 kW. Czy można postawić, tak? Można tyle zmieścić. No więc tu są różne optymalizacje i tak dalej. Więc no wydaje się, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie i warto się nad nim pochylić. Natomiast jednocześnie, no zobaczcie, ten bonus dla pionowej fotowoltaiki, czyli kwestie energii, które oni tu już poruszyli, prawda? Że mamy tutaj uzyski w tej chwili. No w ciągu, w południe, kiedy tej energii jest niejako najwięcej, ta cena na rynku jest najniższa. Ale w momencie, kiedy mamy już wschód-zachód, kiedy cena idzie do góry, no to wtedy energii brakuje, a my możemy ją w ten sposób produkować. Czyli no, to można właśnie dobrać odpowiednio i zoptymalizować. No, niech każdy tutaj zadecyduje sam, co dla niego będzie najlepsze, co będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Natomiast ja myślę, że warto ten temat poruszyć, warto się zastanowić. No i oglądajcie dalej materiały. Jeżeli Wam się ten obecny dzisiaj się podobał, to oczywiście łapeczki w górę, subskrypcje liczne proszę, komentarze. Słuchajcie, dzisiaj też jestem na montażu magazynu energii, więc jeszcze chwilę mnie nie ma, ale ja analizuję, czytam maile cały czas, odpisuję na komentarze, więc bądźcie cierpliwi. Wszystkie oferty, które mamy jeszcze zaległe, które już obiecałem tam wielu z Was, do Was dotrą. Po prostu no, jestem jeden i niestety nie daję rady, żeby na bieżąco wszystko robić, także no, proszę o wyrozumiałość. Słuchajcie, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.